Dodatki mają wpływ na to, jak wygląda wnętrze. Za pomocą dodatków jesteśmy w stanie zmienić charakter naszego wnętrza. I takie wnętrze może wydać się bardziej ponure albo bardziej jaskrawe, bardziej kolorowe, wprowadzić zupełnie inną jakość. Nowe w tym roku są kolory, bardzo intensywne. To są ciemne zielenie, to jest złoto, to jest czerń, żółta barwa, róż. Ale także pastele dla tych, którzy są mniej odważni, którzy boją się eksperymentować z mocnymi barwami. Takie pastele mogą być idealną bazą do tego, żeby wyeksponować jakieś swoje ulubione dodatki. Zawsze dodatki powinny być użyteczne. To nie jest tak, że kiedy postawimy jedynie wazon, to on po prostu będzie stał jako dekoracja. Na przykład mamy taki wazon, który z jednej strony jest świecznikiem, takim malutkim na świece typu tea light, a z drugiej strony jest po prostu małym wazonem. To jest bardzo użyteczne, bo mamy jedną rzecz, jedną drobną, a za pomocą drobnej zmiany jesteśmy w stanie zmienić całkowicie funkcję takiego przedmiotu. I to jest, myślę, fajne i zabawne. Ciekawym przykładem może być postawienie złotego świecznika w czarnej obudowie. Nie mamy oświetlenia, bo nie zamontowaliśmy albo nie chcieliśmy po prostu zamontować światła wewnątrz takiej szafki. I wtedy taki złoty element sprawi, że będziemy mieć wrażenie świetlistości, jasności, no i będzie przykuwał uwagę każdego domownika, ale nie tylko, również naszych gości. Rośliny zdecydowanie nadają wnętrzu charakter i stały się bardzo modne. Pojawia się motyw roślinny zarówno w tkaninach, obiciach. Motyw roślinny dominuje zarówno w dodatkach, jak i w ciężkich elementach, ale także w modzie. I to jest fajne, że kiedy ktoś lubi motyw monstery na przykład, może zobaczyć ten sam motyw w sukience, ale także mieć go na sofie albo na poduszce. I to jest bardzo ciekawe, bo rośliny tak naprawdę mają swój renesans. Wracają do wnętrz, modne są kwietniki, kompozycje kwiatowe i to nadaje wnętrzu zupełnie inny charakter. Bardziej przytulny, domowy i to po prostu jest inne.